Ktoś mi opowiadał, że lotnicy amerykańscy za każdy nalot na Niemcy otrzymują specjalną premię. I że każdy członek załogi bombowca, który po 25 nalotach wróci cało i zdrowo, dostaje ileś tam dolarów i może wracać do Stanów Zjednoczonych. Wojna jest dla niego skończona i po herbacie. Chciałbym widzieć Polaka, który, słysząc to w pierwszej chwili, nie zasłoniłby twarzy wstydliwie i nie był do głębi, my zawsze do głębi, nic taniej, oburzony. Nawet mnie wydawało się to w pierwszej chwili coś nie tego bo niby obowiązkiem dobrego Polaka jest tak długo latać, aż go zestrzelą na chwałę Ojczyźnie. Jak można łączyć pojęcie forsy z poświęceniem się za Ojczyznę? Amerykanie mają rację każdy z nas po cichu to przyznaje, ale broń Boże głośno. Hipokryzja na punkcie Polski i Ojczyzny przez wielkie O nic taniej jest u nas zboczeniem narodowym. Hipokryzja ojczyźniana wpędza nas w tę zaściankowość całej naszej kultury, której w gruncie rzeczy nikt nie rozumie. Epatujemy się obcymi pisarzami, ale jak jakiś nasz pisarz napisze coś i nie umieści w tym Polski, Polaka, malw i maków, strzechy, łanów służącej ciąży i skrobanki, jeden z narodowych problemów, to on jest zły Polak. Jak Konrad, który raz wreszcie wpadł na świętną myśl pisania po angielsku, i nie o strzechach i malwach, i pomimo, że zrobił dla Polski więcej reklamy niż nawet Sienkiewicz, to Orzeszkowa uważała za stosowne mu na wymyślać. I nawet ludzie, którzy się nim zachwycali, nie potrafili jednak robić tego bez jakiejś głębinowej pretensji, że nie wrócił. Nie wrócił, bo mu się lepiej podobało w Anglii. I każdy człowiek powinien mieć prawo żyć tam, gdzie mu się najbardziej podoba. Są tacy, dla których koluszki albo radą są wszystkim, i bardzo to szanuję ale są tacy, którzy wolą włóczyć się po świecie i znajdują w tym świecie więcej niż w koluszkach czy w radomiu. I wtedy mówi się z świątobliwym oburzeniem kosmopolita czy prawie Żyd. A czy może być coś gorszego tak między nami niż Żyd?